Z jednej strony wyglądają nieestetycznie, z drugiej zajmują miejsca parkingowe, których w mieście jest jak na przysłowiowe lekarstwo. Jeden z takich pojazdów spotkaliśmy przy ulicy Hutników, nieopodal uczelni PWSZ. Straż Miejska wie o tym brzydkim problemie. Dokumentacja przez nas zrobiona została skierowana do zarządcy drogi. W chwili obecnej czekamy na jego decyzję. W momencie, kiedy taka decyzja zapadnie, auto zostanie ściągnięte. Podobnych opuszczonych pojazdów można w Legnicy napotkać kilka. Pytanie, kto za nie odpowiada i kto powinien je uprzątnąć? Jeżeli rozmawiamy o drodze publicznej, to decyzję o usunięciu takiego pojazdu podejmuje zarządca drogi. Natomiast zgłosić zawsze można do Straży Miejskiej. My wykonujemy te pierwsze czynności, robimy zdjęcia i kierujemy zapytanie, informacje właśnie do zarządcy drogi. Czekamy na jego decyzję. W przypadku, kiedy ją uzyskamy, auto w tym samym dniu jest odholowywane. Co w sytuacji, gdy taki pojazd stoi na terenie prywatnym? No tutaj niestety ustawodawca na razie nie uregulował tego stanu rzeczy, a więc wszystkie samochody, wraki czy też pojazdy nieużywane na takich terenach pozostają niestety ale w gestii zarządców. Straż Miejska zachęca do informowania o tym, gdzie stoi opuszczony przez właściciela pojazd. Właściciel nieużytkowanego samochodu może być ukarany karą administracyjną od zarządcy drogi. Jeśli pojazd taki stwarza zagrożenie, a właściciel jest znany, to stosowane są wobec niego dodatkowo przepisy kodeksu wykroczeń, a co za tym idzie grzywna do 500 zł.